Lollipop TV zaprasza. Dawno, dawno temu, kiedy po świecie chodziły koty w butach, złote rybki spełniały życzenia nad lasami. Latały przepiękne wróżki, rozsypując swoje czary, a miłość potrafiła przezwyciężyć największe klątwy czarownic. Na skraju lasu, wraz ze swoją żoną i dziećmi, Jasiem i Małgosią, mieszkał ubogi drwal. Mężczyzna pracował ciężko całymi dniami, aby zapewnić swojej rodzinie godziwy byt. Jednakże los nie był dla nich łaskawy. Często nie wystarczało nawet na bochenek chleba, aby nakarmić wszystkich. Pewnego dnia żona drwala, zasmucona sytuacją, zwróciła się do swojego męża. Nie mamy wyjścia! Chcesz żyć? Musimy wyprowadzić te dzieciaki do lasu i je tam zostawić. Chleb nam tylko zabierają od ust, głupcze! Drwalowi krajało się serce, bowiem bardzo on kochał swoje dzieci i nie chciał ich porzucić w lesie na pastwę losu. Ależ kochana, zostawiając je w lesie, skażemy je na pewną śmierć. Dzikie zwierzęta je rozszarpią. Żona jednak nie dawała za wygraną. Drwal po długich namowach w końcu uległ. Jednak rozmowę rodziców podsłuchały dzieci i kiedy w nocy zasypiały z pustymi brzuszkami, Małgosia głośno płakała. Jasiu, Jasiu, braciszku, zginiemy już po nas. Ciii. Nie martw się, Małgosiu. Coś wymyślę, obiecuję. Pocieszał dziewczynkę starszy brat i już w swojej główce zaczął obmyślać plan. Następnego dnia, skoro świt, kiedy słońce ledwo co wychyliło się zza widnokręgu, matka zbudziła swoje dzieci. Wstawać, leniuchy, do pracy! Idziemy do lasu pomagać ojcu! Szybko oddalali się od rodzinnego domu, a Jaś co chwilę odwracał się i rzucał za siebie kawałeczki chleba, który wcześniej pokruszył i schował do kieszonki, przypuszczając, jaki los może spotkać jego i Małgosię. Rodzice przyprowadzili dzieci na małą polankę, dali po kromce chleba, a wtedy tata powiedział do nich. Nazbierajcie, drogie dzieci, gałązek, rozpalimy ogień. Gdy dzieci nazbierały chrustu, rozpalono ognisko, a matka rzekła. Połóżcie się, odpocznijcie sobie, na pewno zmarzliście. Dzieci usiadły. Zaczęły rozgrzewać swoje małe, zmarznięte rączki, a zmęczone pracą po niedługim czasie zasnęły. Gdy się obudziły, była już ciemna noc. W oddali słychać było tylko pochukiwania sów i wycie wilków. Dzieci wystraszyły się ogromnie, a Małgosia trzęsła się ze strachu. Nie bój się, siostrzyczko, zaraz odnajdziemy drogę do naszego domku. Jednak na darmo Jaś szukał w świetle księżyca okruszków chleba, którymi znaczył drogę, bowiem gdy je rozrzucał, leciały za nim ptaszki i wydziobały wszystkie kawałeczki chleba. Wystraszone dzieci całą noc i kolejny dzień błądziły poprzez gęstwiny lasu. Nie miały już nic do jedzenia, były głodne i wycieńczone. Gdy nie miały już sił, aby iść dalej, usiadły pod drzewem, aby odpocząć. Chłopiec wówczas podniósł głowę i nagle... Och! Przed ich oczami wyrósł piękny domek. Na dodatek wszystkie ściany były zrobione z piernika. Okiennice miał on zdobione landrynkami we wszystkich kolorach tęczy. Małgosi oczywiście najbardziej spodobała się dachówka z różowego lukru. Głodne dzieci, nie czekając ani chwilki, ruszyły biegiem w stronę chatki. Chłopczyk oderwał kawałek piernikowej ściany
zaś jego siostrzyczka zajadała się czekoladowym płotkiem. Jasiu, jakie to pyszne! W pewnym momencie dało słyszeć się skrzypienie marcepanowych drzwi. Ho, ho, ho! Ktoś mnie zjadać, mój domek! Była to stara, gruba, zgarbiona czarownica z wielkim fioletowym kapeluszem na głowie. Dzieci tak się wystraszyły, że upuściły wszystko, co trzymały w swoich małych rączkach. Nie bójcie się, dzieci! Jesteście na pewno bardzo głodne. Chodźcie ze mną, biedactwa. Wejdźcie do środka. Rzekła czarownica, złapała dzieci za rączki i zawlekła do chatki. Dała im ciepły posiłek, posłała piękne łóżeczka, a rodzeństwo, najedzone i szczęśliwe, pięknie podziękowało i zasnęło wykończone. Wiedźma stanęła nad nimi i zaśmiała się. Moje dwa smakowite kąski! Gdy dzieci tylko rano zbudziły się, czarownica zamknęła biednego Jacia w klatce, a Małgosię zagoniła do sprzątania, gotowania i prania. Zła kobieta codziennie przynosiła Jasiowi jedzenie i chciała go utuczyć, aby móc go później ugotować. Codziennie sprawdzała, czy paluszki chłopca są wystarczająco tłuste. Ale Małgosia zmyślnie kazała bratu podsuwać czarownicy kosteczko od kurczaka, by skłamać, że jego palce wciąż są za chude. Pewnego dnia czarownica odezwała się do dziewczynki. Widzisz ten piec? Właź do środka! Sprawdź, czy jest dostatecznie nagrzany! Chciała bowiem upiec Małgosię, aby również móc ją schrupać. Dziewczynka zastanowiła się chwilkę. Nie potrafię, jak mam to zrobić? Zapytała. Niemądra dziewucha, odsuń się! Zaraz ci pokażę, jak to się robi! Zdenerwowała się wiedźma. Czarownica weszła po stalowych schodkach, kucnęła, otworzyła drzwiczki, włożyła głowę w otwór pieca, a wówczas... Hop! Małgosia popchnęła ją i szybko zamknęła drzwiczki na zasuwę. Pobiegła ile sił w nóżkach do braciszka, aby go uwolnić. Jasiu, jesteśmy wolni! Jesteśmy wolni! Już nic nam nie grozi! Szczęśliwe dzieci przytuliły się, zaczęły skakać i tańczyć radośnie. Nagle usłyszały wielki szum. To czary przestały działać. Zniknęła czarodziejska chatka. Ale co to? W miejscu chatki stały teraz skrzynie napełnione po brzegi drogocennymi kamieniami i złotem. Rodzeństwo napełniło nimi kieszonki swoich ubranek, o czym Jaś rzekł. Małgosiu, słyszysz? To dźwięk siekiery naszego taty. Pewnie pracuje teraz w lesie. Już chwilę później dostrzegły wśród drzew swojego ukochanego tatę. Rzuciły mu się w ramiona, opowiedziały straszną historię, jaka im się przydarzyła i pokazały drogocenne zdobycze. Od tej chwili skończyły się ich wszystkie problemy, a troski mogły już na zawsze odejść w kąt. I wszyscy żyli w dostatku długo i szczęśliwie. Thank you.